Panie dyrektorze, proszę najpierw powiedzieć o formie, jaką przybiera ten egzamin szóstoklasisty, bo to są jakby dwie tury tego tak, pisania. Sprawdzian szóstoklasisty składa się z dwóch części. Pierwsza część to język polski i matematyka z elementami przyrody. Po przerwie uczniowie piszą drugą część dotyczącą języka obcego. W naszym przypadku jest to język angielski. Wszyscy uczniowie zdeklarowali się zdawać język angielski, bo takiego właśnie się uczyli przez wszystkie lata w szkole podstawowej. Przez te kilkanaście lat już funkcjonowania tej szkoły ten egzamin się jakoś zmieniał, ewoluował, czy cały czas wyglądał tak samo? Można powiedzieć, że on praktycznie w swoim założeniu i formie jest niezmienny przez wszystkie lata, w jakich się odbywały sprawdziany po szóstej klasie. Zmiany drobne dotyczyły procedur. Poza tym, jak mówię, dla samego ucznia to jest to święto takie edukacyjne, gdzie może się sprawdzić, czego się nauczył, co umie, jakie trudności przed nim stają na takim sprawdzianie. Tyle można w skrócie powiedzieć. A ilu uczniów dzisiaj zmaga się tutaj z Stanickiej Woli? Dzisiaj zmaga się 54 w pierwszej części, a w drugiej części będzie 55, a to z tej racji ta różnica, ponieważ Zuzanna Sękowska, nasza uczennica, nazwę ją perłą edukacyjną naszej placówki, po raz drugi potwierdziła swoje wysokie umiejętności, zdobywając tytuł laureata w konkursie kuratoryjnym. I z tego tytułu jest zwolniona. W zeszłym roku zdobyła ten tytuł i w tym roku również. Także rzadko się zdarza, aby uczeń dwa razy do roku zdobywał taki tytuł. Zazwyczaj zdobywają to uczniowie w najstarszej klasie, szóstej. Zuzi udało się w zeszłym roku uzyskać ten tytuł, w tym roku również. No i z racji tego, że konkurs humanistyczny, to jest zwolniona z tej pierwszej części egzaminu, a do drugiej musi przystąpić. To proszę jeszcze powiedzieć, co dzieje się z tymi arkuszami już po zakończeniu. One są sprawdzane tu na miejscu, czy gdzieś sobie jadą do sprawdzania? Procedura jest ściśle tajna, jak w stawce większej niż życie. Komisja pakuje pracę, pakuje kartę odpowiedzi, sporządza protokół i ten cały pakunek jest odwożony w umówione miejsce. Członkowie komisji egzaminacyjnej okręgowej odbierają od każdej komisji szkolnej taki pakunek i po jakimś czasie sprawdzają go zewnętrzni egzaminatorzy, po czym po jakimś kolejnym czasie, gdzie procedury mówią, kiedy to ma najpóźniej nastąpić, ogłaszane są wyniki.